Tomasz Wryński, witam serdecznie w Sport IMAF Ekstra. Ze mną jest dzisiaj trener Unitarnów, nowy trener Unitarnów, Paweł Baran. Witamy serdecznie. Witam również Państwa. Obiecałem sobie, że nie będziemy poruszać tego tematu sponsorów i tak dalej, bo to nie jest jakby ta działka, ale gdzieś pochodną tego tematu jest to, jak zawodnicy reagują na takie tematy, kiedy coś jest niedopowiedziane, kiedy coś jest niejasne, kiedy ten temat na przykład największego sponsora Grupy Azoty był jakby niewyjaśniony. Zawodnicy przy podpisywaniu kontraktów pytali, zadawali pytania, tak, czy będzie Grupa Azoty. No, mieli odpowiedź tak, że Grupa Azoty będzie, tylko na chwilę obecną umowa jest w trakcie układania, podpisywania, także nie było pytań na zasadzie, kurczę, to ja chyba nie podpiszę, bo nie wiem, czy będzie Azoty. Po prostu tylko z ich ciekawości, bardziej to było ich ciekawość do zapytanie niż takie niechęć, niepewność. Także to było wszystko pod kontrolą. Kibice zastanawiali się trochę podczas, kiedy ogłaszane były nazwiska nowych zawodników i niespecjalnie patrzono na Kenneta Bier. Uznawano, że to jest zawodnik, który gdzieś nie sprzyja atmosferze, który gdzieś trochę, jeżeli na przykład jest jakiś problem z płynnością finansową, może go rozboleć głowa w cudzysłowie. Nie podchodzimy do tego tematu. Patrzymy na Kenneta stricte sportowo. Czyli ma czystą kartę. Tak, zarząd też, biorąc pod uwagę to, że ograniczenia finansowe są mniejsze w tym roku niż mogliśmy liczyć na nas w sezonie 2014, podpisywali tak kontrakty, aby w trakcie sezonu się nie okazało, że zawodnicy dużo najechali, kasa pusta i co dalej. Wszystko podpisane racjonalnie i właśnie wybór Kenneta też był brany pod uwagę sportowo. Nie martwienie się, że on nam będzie grymasił, jak nie będzie miał pieniędzy. Oczywiście realia są takie, że zawsze są gdzieś jakieś poślizgi, jakieś problemy, ale Tarnów udowodnił, że jest porządną firmą, marką i Kennet nam zaufał, my ufamy jemu i wiemy, że współpraca będzie owocna. Dlaczego klub podpisał umowę z dwoma trenerami? Przecież nie dałby sobie pan rady, czy jak to jest? Nie ma. Ja jestem trenerem, Mirek jest moim asystentem. Jaka jest rola w takim razie Mirosława Cierniaka? Rola jest taka, że przykładowo, może nie przykładowo, jak byłem przy trenerze Marku, były nas dwie osoby w parkingu. Ja trenerowi dużo pomagałem, w sensie od strony, tam kierownik drużyny, prawda, mógł na mnie zawsze liczyć. Mirek tak będzie moim takim asystentem, moją taką pomocą, tak, doradzić, podpowiedzieć. Zawsze jest łatwiej kontrolować sytuację, gdy ma się obok siebie kogoś, który też coś zobaczy, podpatrzy i w danej sytuacji stresowej odbierze coś inaczej i pomoże zachować zimną krew. Ewentualna odpowiedzialność za, miejmy nadzieję, że nie, ale jakieś gorsze starty też będzie się roznosiła na dwie głowy. Raczej nie będzie pan jedną osobą, która bierze odpowiedzialność. Ja jestem osobą, że nigdy nie będę zwalał na nikogo. Tak? Podpisuję się pod tym, że jestem trenerem, wiem za co będę odpowiadał. I pewnie oczywiście drużyna jedzie, wygrywa, to fajnie, ale może być sytuacja, że drużyna będzie przegrywała, coś się nie będzie układało. Oczywiście, że ja będę brany pierwszy pod obstrzał i na to jestem przygotowany, tak, z tym się liczę. Podejmując tą decyzję, wszystkie za i przeciw wziąłem do przemyślenia i podjąłem decyzję, że podejmę się tej działalności. Co będzie większym wyzwaniem? Zastąpić Marka Cieślaka i gdzieś doskakiwać do tej poprzeczki, którą on bardzo wysoko zawiesił, no bo trzy sezony, trzy medale, w tym jeden złoty. Czy jakby pierwszy sezon w roli trenera, tak naprawdę biorącego odpowiedzialność za wszystko? Porównując zastępowanie trenera, to jest niemożliwe, żeby zastąpić trenera Marka Cieślaka. Zawsze to mówię i powtarzam. Trener Cieślak, można powiedzieć, w żużlu pracuje więcej niż ja mam lat. On też kiedyś zaczynał, wypracował sobie to, co ma teraz. Wypracował to przez ciężką pracę, długie lata. Bardziej podchodzę do tego, że dla mnie jest to
nowe wyzwanie. Kiedy chciałem być zawodnikiem, było dla mnie wyzwaniem być zawodnikiem. Było dla mnie następnym etapem wyzwanie zajmować się szkółką. Potem było wyzwanie być kierownikiem drużyny. Teraz mam nowe wyzwanie być trenerem. Z tamtych zobowiązań udawało mi się jakoś wywiązywać, także jestem przekonany, że teraz no, nie będzie tak, że przynajmniej sobie tak to wyobrażam, że nie będę miał problemów, że nagle zostanę, rozłożę ręce, kurczę, co mam teraz robić, tak? No myślę, że mam jakieś doświadczenie z różnych lat, z różnymi trenerami współpracowałem, czy to jako zawodnik, w zasadzie jako zawodnik, czy przez ostatnie 3 lata z Markiem. Także jestem pozytywnie do tego nastawiony i powtarzam, nie patrzę tutaj, że ja muszę trenera zastąpić, bo jest to niemożliwe. Po prostu ja mam nowe wyzwanie, nowe zadania do wykonania i będę chciał je dobrze zrealizować. Zawsze można do pana Marka zadzwonić, powiedzieć, tak, panie Marku, jestem, pomocy. Dokładnie. To jest trochę inna, dziwna sytuacja, tak, ale mimo wszystko, że trener już jest trenerem gdzie indziej, dalej mamy ze sobą kontakt i rozmawiamy. A co jest trudniejsze, przygotować dobrze tor, czy dbać o tą atmosferę w drużynie? Wszystko jest trudne. Wszystko jest trudne, bo tor trzeba bardzo dobrze obserwować, bo całkiem inny tor mamy w marcu, inny jest na przełomie maja, czerwca, jeszcze inny jest w sierpniu, a całkiem inny tor jest na jesień. Po prostu to jest wszystko uwarunkowane pogodą, tak, i na wilgotność, czasami jest dużo słońca, sucho, trzeba to wszystko kontrolować dobrze, wodą polewać, układać go dobrze w trakcie przerwy, prawda, to raz, a dwa, atmosfera w drużynie też jest bardzo ważna, bo tak naprawdę w sezonie 2014 była tak genialna atmosfera w drużynie, że pojechaliśmy do Gorzowa na mecz, no nie ma Grega, każdy tak trochę z podświadomości poddenerwowany, kurczę, nie ma Grega, czy zdąży, tak? Ale w ogóle drużyny to nie zdeprymowało. Greg przyjechał, wsiadł na motor bez problemu i wygraliśmy mecz, tak? I nikt się nie stresował, nikt nie dopuszczał myśli, że no trudno, nie ma Grega, dopóki on nie przyjedzie, to będziemy walczyć, a jak on przyjedzie, to będziemy ewentualnie odrabiać straty. Greg zderzył od samego początku mocne uderzenie i to jest taki przykład dobrej atmosfery. No, wszędzie wszystko się dobrze układało. Juniorzy w Tarnowie. To jest temat, który trochę stoi w miejscu, dlatego że od czasów Janusza Kołodzieja i Marcina Rempały to ja mam wrażenie, że się niewiele wydarzyło w znaczeniu takim, że nie było juniora, który faktycznie coś osiągnął. Później tak zastanawiając się chyba tylko Szymon Kiełbasa, no i teraz mam wrażenie Ernest Koza, są takimi, którzy faktycznie coś sobie prezentują. Dlaczego tak jest? Znaczy wcześniej był Kuba Jamruk. Na Kubę nikt nie stawiał, tak? On jeździł... Tylko Kuba bardziej chyba już w wieku seniorskim, mam wrażenie, albo w tym znaczy ostatnim nie. Juniorskim. Kuba miał ten problem, że on rozwijał się cały czas. Oni, jak zdał licencję Jakub, to Krzymek był doświadczonym juniorem, Patryk Hogard jeździł, tak? I on nie miał szans się przebić. Kiedy w 2011 mieli okazję, żeby się pokazać, jeździć, Kuba doznał kontuzji złamania kręgosłupa. Cały sezon pauzował. Nikt na Kubę nie stawiał, a tak naprawdę Kuby determinacja Mirosława Cierniaka, który z nim w sezonie 2012 ściśle współpracował, zrobił z Kuby żużlowca, który mogliśmy liczyć na niego i w drużynie, i w biegach młodzieżowych, i w zawodach młodzieżowych. No, pech Kuby na tym polegał, że to był jego ostatni wiek juniora. Teraz jako senior musi się odnaleźć. To też jest ciężka praca z młodzieżą, bo nikt nie ma złotego środka czy złotej różdżki, że namaści tego czy tego adepta i on będzie dobrze jeździł. No, praca w szkółce to raz, a dwa, jak po prostu oni zaczną się ścigać, to wtedy dużo, dużo wychodzi tak naprawdę w nim, czy on jest w stanie sobie poradzić ze swoimi problemami tak naprawdę psychicznymi, tak, bo jeśli ktoś ma jakieś tam lęki, strachy, obawy do ścigania, to no to nie, niewiele w stanie jesteśmy zrobić, tak, no bo to siebie, ja zawsze powtarzam, siebie nikt nie przeskoczy, no po prostu jeśli ktoś czuje się jak ryba w wodzie, jeśli jeździ spod taśmy, to kogoś takiego można dużo z niego wyciągnąć. No, są takie perełki na chwilę obecną, ale to mówię, to są wszystko chłopaki, którzy przychodzą z mini torów,
od Mirka do nas na duży tor. Także to jeszcze trochę potrwa, zanim oni po prostu wejdą do dużego ścigania. A to jest duży szok, jeżeli przechodzi się z minitoru na ten długi tor? Nie. Największy szok jest, kiedy chłopak ma tylko do czynienia z motorynką czy ze skuterem i zaczyna trenować. Oni już mają 12-13 lat, jak jeżdżą na mini żużlu, trenując tam 2-3 sezony na dużym torze, bardzo dużo pracy odpada. On już potrafi przy motorze zrobić, odpalić motory, ma poprawną sylwetkę. Można powiedzieć, że on na pierwszy trening już całe okrążenie jedzie ślizgiem i to bardzo ułatwia współpracę, bo potem się koncentrujemy tylko na tym, aby dobrze obierał ścieżki jazdy, dobrze siedzieć na motocyklu, korygować tylko te błędy, które mu się zdarzą z ułożeniem ciała na motocyklu, a on w tym już nie traci czasu, że musi się nauczyć wejść w łuk, tylko on przyzwyczaja się do motocykla, do prędkości i im więcej takich treningów, to on po prostu będzie łatwiej, szybciej jest takiego adepta przygotować do dorosłego żużla. A kariera Pawła Barana jako zawodnika nie potoczyła się chyba najlepiej. To znaczy ona gdzieś tam miała mnóstwo takich upadków i powiedziałbym małych wzlotów. No, kariera trenerska chyba lepiej wygląda niż zawodnicza. Jeśli chodzi o tak, można powiedzieć, że przed samą licencją miałem wypadek na nartach. Złamałem podudzie lewej nogi i złamanie złamaniem. Oczywiście, bo każdy zdarzyło się złamanie, tylko miałem straszne problemy potem podczas rekonwalescencji. Zostałem trochę zaniedbany, moja noga została zaniedbana, doszło do zapalenia kości, zostałem w szpitalu zarażony gronkowcem i tak naprawdę złamanie, które powinienem leczyć 5 miesięcy, leczyłem 1,5 roku. Dużo wycierpiałem w tym momencie, bo dużo operacji miałem, dużo w szpitalu leżałem i z taką wielką przeszkodą musiałem sobie poradzić. Poradziłem sobie, zdałem licencję, startowałem jako zawodnik i w momencie, kiedy może byłem w najlepszym okresie swoim, dorosłem do tego ścigania jakoś, do tego, żeby być zawodnikiem, juniorami w Tarnowie był Marcin i Janusz i tak naprawdę... Czyli to jest to trochę tak, że oni zamknęli drzwi po prostu, już nie było możliwości się tam wykazania? Znaczy tak, kiedy oni już mieli jakiś status pewnego zawodnika, wiemy, że oni wystartują i są pewnymi punktami, ciężko było eksperymentować, żebym ja wszedł do składu i jeździł, tak? I może się uda, może się nie uda. Nie miałem możliwości nawet też pójść wtedy na wypożyczenie, bo klub mnie wstrzymywał, bo byłem trzecim juniorem, także w razie akcji W byłem na rezerwie, tak? No i w 2004 roku skorzystałem z tego przywileju, bo tam kontuzji się nabawił Janusz, nabawił się również Jacek Golob, Stanisław Burza, także zawsze gdzieś tam jakaś luka była i wskakiwałem i uzupełniałem skład. Później przeszedłem na wypożyczenie do klubu z Krosna, to była pierwsza liga. Tam był spory problem również finansowy, bo klub nie był w stanie, nie dochowywał płynności finansowej i ja też nie miałem aż na tylu bogatych sponsorów, żebym mógł sobie pozwolić na spokojne funkcjonowanie, tylko w dużej mierze byłem uzależniony od finansów z Krosna. Po roku 2005 przeniosłem się do Gdańska. Tam również pełniłem rolę zawodnika rezerwowego, bo był taki przepis, że zawodnik do 23 roku życia może startować z numerem 8 bądź 16. I miałem przyjemność wystartować w 12 biegu, w 13 i przeważnie moje zawody kończyły się na jednym biegu bądź na dwóch biegach. I po tym sezonie bardzo mnie to wysiłku psychicznego przede wszystkim kosztowało, bo nie miałem komfortu, że spokojnie przygotowuję się do zawodów, eksperymentuję sobie z motocyklami, tylko zawsze był pościg za pieniędzmi, żeby było za co dojechać, żeby było za co zapłacić mechanika, żeby było za co się przygotować. I można powiedzieć, że to zmęczyło mnie to psychicznie i od sezonu 2007 po prostu odpuściłem sobie i oczywiście utrzymywałem licencję, gdzieś tam z doskoku wystartowałem w Zlatej Prybli w Żarnowicy. Miałem epizod w Lublinie, epizod w Łodzi, ale to już tak było bardziej robienie czegoś, bo ciężko mi się było od tego oderwać, zrezygnować, aż w końcu w sezonie 2010, kiedy dostałem propozycję, żeby zająć się szkółką w Tarnowie, definitywnie podjąłem decyzję, że nie będę się męczył, bo
Wyznaję też zasadę, albo jak mam być żużlowcem, to chcę to robić dobrze, żeby mieć z tego satysfakcję i cieszyć innych i żeby być w tym dobrym. Nie cieszyłoby mnie w ogóle tułanie się po drugiej lidze, robienie paru punktów i takie klejenie, a jakoś to będzie, żeby objechać dane zawody. I powtarzam, w 2010 podjąłem decyzję, że no koniec. Zamknąłem ten rozdział, otwieram nowy, zajmuję się szkółką i muszę się teraz temu poświęcić. Tutaj postawimy kropkę. Miejmy nadzieję, że ten nowy rozdział będzie zdecydowanie lepszy od tego poprzedniego. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Paweł Baran, trener Unitarnów. Życzymy powodzenia przed nowym sezonem. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia na stadionie. Dziękujemy. Dziękuję.